Czytelnicy i kapituła nagrody honorują co roku osoby szczególnie zasłużone w dziele troski o niezależną i wolną Polskę. Człowiekiem wolności tygodnika w roku 2015 został wybrany prezydent Andrzej Duda, w roku 2016 prezes PiS Jarosław Kaczyński. W poprzednich latach tytułem Człowieka Wolności Tygodnika zostali uhonorowani też prof. Krzysztof Szwagrzyk, historyk IPN kierujący pracami archeologicznymi na warszawskiej Łączce oraz poeta i pisarz Jarosław Marek Rymkiewicz. 21 grudnia 2016 roku röntgen prezydent Andrzej Duda powołał sędzię Julię Przyłębską na prezesa Trybunału Konstytucyjnego. Przyłębska jest 8. prezesem w historii TK i pierwszą kobietą na tym stanowisku. Od zakończenia kadencji Andrzeja Rzeplińskiego była PO prezesa TK. Prezes TK Doziemca, nie jestem profesorem, jestem magistrem. Uważam, że jestem świetnie wykształcona. Julia Przyłębska, z domu Żmudzińska, urodziła się 16 listopada 1959 roku w Bydgoszczy. Na sędziego TK wybrana została przez Sejm 2 grudnia 2015 r. wraz z 4 innych sędziów wybranych wówczas, Henrykiem Ciochem, Lechem Morawskim, Mariuszem Muszyńskim i Piotrem Pszczółkowskim. Kandydatury całej piątki zgłosił klub PiS. Przyłębska obowiązki sędziego TK objęła 9 grudnia 2015 r., kiedy dobiegła końca kadencja sędzi Teresy Liszcz. Do wyroków TK w sprawach, w których była wyznaczana do składów orzekających, zgłaszała zdania odrębne wskazując na, w jej ocenie, naruszenie przepisów o Trybunale poprzez między. I neutron. Niedopuszczanie do orzekania Ciocha, Muszyńskiego i Morawskiego. Galeria przejść do galerii na zmianę nigdy nie jest za późno. Rewelacyjna metamorfoza prezes Przyłębskiej. Foto złośliwi internauci, którzy swego czasu nie szczędzili negatywnych komentarzy pod adresem nowej prezes Trybunału Konstytucyjnego i zarzucali jej totalny brak stylu, muszą być teraz nieźle zdziwieni i zmieszani. Oto bowiem okazało się, że kobieta, której rzekomo nic nie mogło pomóc, wygląda świetnie. Wystarczyło tylko zmienić fryzurę, zadbać o dopasowany do urody makijaż i postarać się o nowoczesne ubrania. W chwili, gdy wszystko to zadziało się razem, dało naprawdę genialny efekt. Zobaczcie. Reu-erase, main, function, reu-erase, modules psas leadership. Po zakończeniu kadencji Andrzeja Rzeplińskiego, na mocy 3 nowych ustaw o Trybunale Konstytucyjnym ogłoszonych w Dzienniku Ustaw, została powołana przez prezydenta na PO prezesa Trybunału. Nowa prezes TK w 1978 roku ukończyła pierwszym liceum ogólnokształcące im. Kelwin Marcinkowskiego w Poznaniu. W 1982 roku ukończyła studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. A Mickiewicza w Poznaniu, uzyskując tytuł magistra prawa na podstawie pracy DOT. Pojęcia dóbr osobistych. W czasie studiów działała w Niezależnym Zrzeszeniu Studentów. W 1988 roku, po odbyciu aplikacji sędziowskiej i asesury w pionie cywilnym Okręgu Sądu Wojewódzkiego w Poznaniu, została sędzią Sądu Rejonowego w Poznaniu, w Wydziale Cywilnym Nieprocesowym. Od 1991 roku do 1998 roku orzekała najpierw jako sędzia delegowany, a następnie sędzia Sądu Wojewódzkiego w Poznaniu w Wydziale Ubezpieczeń Społecznych. W latach 1998-2007, po zrzeczeniu się stanowiska sędziego, pracowała w służbie dyplomatycznej jako konsul i dyplomata w Kolonii i Berlinie.